Muzyki można nie tylko słuchać, ale też kłócić się o nią, czytać, przyglądać się, fotografować, a nawet malować. To słowa jednego z organizatorów targów. Europejskie targi muzyczne to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Widzi pani, ile to jest ludzi? A poza tym, to się wokół muzyki, że tak powiem, dzieje. Prezentacja różnych bandów, różnych kapel, różnych nowych zespołów. Niektórych przyciągnęły stoiska i warsztaty, innych spotkanie z ulubionym muzykiem albo wymienialnia płyt. Przynosimy płyty, których nie chcemy, albo które nam się znudziły, czy takie, które na przykład mamy podwójne, albo nie mieszczą nam się na półce i możemy się wymienić na taką samą ilość płyt, które są tutaj zgromadzone. Są ludzie, którzy znajdują rarytasy dla siebie, są ludzie, którzy znajdują płyty i mówią: Boże, szukałem na eBayu, od 2 lat nie można dostać, albo ta płyta na Allegro kosztuje 300 zł. Radio Campus między 12 a 18, czyli w zasadzie cały dzień trwania dzisiaj i jutro, soboty i niedzieli, nadaje z targów muzycznych. Mamy tutaj nasze tak zwane terenowe studio. Na naszym stoisku, w naszym terenowym studiu odbywają się akustyczne live-akty różnych zespołów. Dzisiaj już za nami Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Pojawi się u nas jeszcze Skubas, pojawi się zespół Electric Lemons.